I think to myself, what a wonderful world. Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Janus Lis. A na waszych ekranach gra Honkai Star Rail i Jingle, która ma jakieś dziwne problemy ze sobą. Lecimy dalej z tłumaczeniem jej story questa i tak jak już widzicie, jesteśmy w domence, znowu coś jest nie tak z tym, wiecie. No dobra, jesteśmy w domenie, ale nie do końca jakby Mihoyo chce ze mną współpracować. I nie pokazuje mi dalej, dokąd mamy iść. No ale dobra, jesteśmy w tym story questie i mamy kontynuować przygodę. I w poprzednim odcinku zakończyliśmy to na tym, że mamy iść tam pobić mobki z Jinryu i z Anhangiem. I ona powiedziała, ej, a pokażesz mi swoje sztuczki, co jeszcze potrafisz. Ale nie na mnie, mnie nie dźgaj, tylko podźgaj wszystko inne. Tak, więc lecimy podźgać wszystko inne i mam nadzieję, że pójdę w dobrym kierunku. Gdziekolwiek to jest niego, nie. Parf, o, czy mam cię zabić? Nie. Aha, czyli ja muszę go zabić. O Jezu, sorry. To chodź tu. Parfosru. A jeszcze nie mam żetonków, no to chodź tu. Nawet po twoim odrodzeniu twoje ruchy i techniki nie zmieniły się ani trochę. Kiedy się poruszam, to jest jak... Nie, jakbyś nikt nie zapomniał. No już! Co tym razem zajęło wam tak długo? On tam jest. Nie martw się, baby, to mamy cały czas na świecie. Przepraszam, dzieciaku! Czemu ty na mnie krzyczysz z góry, z jakichś kartonów? Chodź tu, gdzie jest twoja matka? Te, młody. Te, nie uciekaj przede mną, że mija ci nie uciekła. Chodź tu. O Jezu, duży, duży. A jak ja nie chcę? Ale mogę? Tak? Aha, frajer. No może jednak nie taki frajer. Czyli ja muszę go. To włócznia wciąż rozpoznaje w tobie swojego pana. Imbibe Torlunae. Czy wiesz, kto dla ciebie ją stworzył? Jest ze mną od czasu mojego wygnania. Nie pamiętam, kiedy zaczęłam ją dzierżyć. Możesz w dalszym ciągu wmawiać sobie, że jesteś jedynie reinkarnacją Danfanga i nie masz nic wspólnego z jego grzechami i możesz upierać się, że o wszystkim zapomniałeś. Ale nie możesz uciekać przed walką, Danhang. Twoje umiejętności władania włócznią są identyczne jak Imbibe Torlunae. Walka jest jak wytapianie, oczyszczanie nieczystości płonącymi płomieniami i ujawnianie prawdziwej natury człowieka. To są słowa tego, który stworzył dla ciebie ten przybijacz chmur. Pamiętasz? Z nas wszystkich to ty byłeś najbliżej niego. To było naprawdę dziwne. Widzieć kogoś tak aroganckiego, dogadującego się z kimś tak dumnym. Yeshin? W snach widzisz mężczyznę o niewyraźnej twarzy, stojącego arogancko i lekceważąco przed stojakiem z bronią, gdzie znajduje się Cloud Piercer. A włócznia jest wystarczająco ostra, aby przebić smocze łuski. Uważaj, wysoki starszy, żeby sobie nie zrobić tym krzywdy. Wciąż pamiętasz jego imię? Kiedy był jeszcze dzieckiem, przysiągł zemstę na obrzydliwościach. To właśnie skłoniło go do podróży przez gwiazdy do Sienjo, aby przejść szkolenie. Kiedy spotkałam go, nie był nawet tak wysoki jak mój miecz, ale przechwalał się, że opanował wszystkie rzemiosła komisji rzemieślniczej, zanim skończył 100 lat. Mały Bachor był nie mniej arogancki niż sam starszy. Na początku nie podobała mi się jego buntownicza natura, ale kiedy spotkaliśmy się ponownie, był w stanie stworzyć broń, która zadziwiała mistrzów rzemiosła. Zdobył nawet tytuł mistrza pieca, przyznany przez komisję rzemieślniczą. Niestety, sojusz nigdy nie pozwoliłby gatunkowi o krótkim życiu kierować komisją rzemieślniczą. Dopiero w końcówce udało mu się udowodnić swoją wartość u boku nas, wyrzutku. Nie, ale to na koniec życia? Jak był już stary?
nie przeszłaś łatwo, tylko po to, żebym dotarł tutaj pierwszy, prawda? Oczywiście, że nie. Twoja technika musiała się tak poprawić, że po prostu nie mogłam za tobą nadążyć. Więc jesteśmy tutaj, żeby uczcić pamięć twojego krótkotrwałego przyjaciela gatunkowego? Podsłuchiwanie to zły nawyk. Poza tym, kiedykolwiek mówiłam, że go nie masz na tym świecie? Nawet kapsułki kriogeniczne nie byłyby w stanie przedłużyć na długo oczekiwanej długości życia gatunku po krótkim życiu. Jeśli nadal żyje, musi być starożytny. Stał się gatunkiem długowiecznym? Przekształcił się w gatunek długowieczny? Zgadza się. Takie są zwroty losu. Niektórzy ludzie rodzą się z niezrównaną przewidywalnością i wyjątkową inteligencją, ale dokonują najbardziej nierozważnych wyborów na rozdrożu przeznaczenia. Chociaż był mądry, podjął głupią próbę wykorzystania ciała Emantora Abundance, aby pomóc Imbibitorluna we wskrzeszeniu swojego zmarłego towarzysza. Jego głupota zmieniła go w potężnego potwora przepętego nieśmiertelnością. Jego dusza została zdruzgotana i stała się złem, którego najbardziej nienawidził. Cóż za ironia. Jak na starego przyjaciela nie wydaje się, że masz aż tyle litości. Dałam mu drugą szansę. Czy to się nie liczy? Druga szansa? Co mu zrobiłaś? Powinien był zostać na zawsze uwięziony w więzieniu za swoje zbrodnie, ale dałam mu inny rodzaj wolności. Wzięłam muszlę, w której niegdyś znajdowała się jego dusza i przekazałam mu moje techniki miecza. Pozwoliłam mu umrzeć 100 razy, żeby przypomnieć mu o karmie z jego poprzedniego życia. Potem usłyszałam, że się odrodził i nawet nadał sobie nowe imię. Zbyt długo odpoczywaliśmy. Przejdźmy do komisji alchemicznej. Tymczasem w Dragon Vista Rain Hall, Scale George Waterscape. Jako wyznawca Rainbow Arbiter byłeś świadkiem katastrofy sprowadzonej przez Iona Aha, generale. Żywe istoty zmieniające się w nieśmiertelne potwory, ostatecznie wykorzystywane jako ofiary dla Abundance. Co twoim zdaniem należy zrobić, aby położyć temu kres, generale? Sojusz postępuje zgodnie z edyktem Arbitra Rainbow, aby kontynuować oczyszczenie świata ze zła, aby pewnego dnia Yaoshi mógł zostać pokonany i przewrócony cykl życia i śmierci. Pod asumpcjami Arbitra Rainbow wierni Cloud Knight kontynuują ścieżkę Hunt. Ich oddanie i ofiary są rzeczywiście godne pochwały, ale ich oddanie sprawiło, że mają ograniczone umysły. Weź mnie na przykład. Moje moce wywodzą się od Abundance, jednak moje cele są zbieżne z Sojuszem. Hunt nie jest jedyną frakcją we wszechświecie, która chce śmierci Yaoshiego. To naturalne, że gatunki krótkotrwałe pragną nieśmiertelności i tego oczekuje się od każdej inteligentnej formy życia. Chęć wyeliminowania tych myśli byłaby równoznaczna z zabiciem Ionu. Taki cel jest tak niemożliwy, że szczerze mówiąc, śmieszny. Zatem, aby przełamać klątwę Yaoshiego, należy poszukać u źródła innego rozwiązania. Twój mistrz doznał objawienia i wrócił tutaj zmarły. Przemierzała wiele światów i znalazła rozwiązanie. No mów. Przepraszam, generale. Obawiam się, że następny ruch trzeba będzie wykonać na Shuling. Tak jak się spodziewałem, twoje poddanie się to tylko kolejny krok w twoim planie. Chcesz skorzystać z dekretu 10 lordów, aby wejść na Shuling i stanąć przed 6 generałami, nawet przed samym marszałkiem. To jest twój prawdziwy plan. I cel zawartości twojej trumny. Generale, sam to powiedziałeś. To jest poza twoją kontrolą. Takie jest prawo Sojuszu i nie możemy od niego odstępować. Wspaniale, dobra robota. To
To było spektakularne posunięcie. Zmieniłeś się, Jinyuan. Człowiek, którego znałem, nigdy by się nie przyznał, że został pokonany. Ale co on tu robi? Tego się nie spodziewałam. Zastanawiam się, czy moja mina drgnęła, jak przeczytałam jego pierwszą kwestię, ale starałam się nie, bo... Co? Porządek w Komisji Alchemicznej został już przywrócony. Dlaczego tutaj jesteśmy? Słyszałam, że pani uzdrowicielka jest w stanie wyleczyć wszelkie choroby. Jestem tu z tego samego powodu, dla którego każdy by tutaj był. Cel kontroli i konsultacji. Cierpliwości, młody człowieku. Jesteśmy niedaleko z Cale George Waterscape. Misja, którą zlecił ci generał, pobiega końca. Dan Han! Co za niespodzianka! Nie czujesz się dobrze? Dobra, proszę, chodź tędy! Nie, nie przeszedłem tutaj na kontrolę. Panno Bailu, ona przyszła na kontrolę. O, rozumiem! Czy jesteś tu dla swoich oczu? Czy coś jest z nimi nie tak? Z moimi oczami wszystko w porządku. Zakrywam je, żeby nie widzieć tego, co przypomina mi przeszłość i denerwuje moje wewnętrzne demony. Moje myśli są ostatnio nieuporządkowane i od czasu do czasu doświadczam nocnych lęków. Czy masz sposób na ukojenie mojego umysłu, smocza pani? Te objawy... Nie brzmi jak moja specjalizacja. Ba, kogo to obchodzi? Uzdrowicielka Komisji Alchemicznej nie może wybierać swoich pacjentów. Podaj mi rękę. Zaczniemy od sprawdzenia twojego tętna. Będziesz musiała wziąć kilka półprzezroczystych rubaków, żebym mogła przyjrzeć się bliżej. Jakich rubaków? Fujka. Bailu mierzy komuś puls. Twoja ręka jest lodowata. Proszę poczekać. Dan Han, mogę z tobą porozmawiać na chwilkę? Twój przyjaciel ma bardzo osobliwy stan. Jej plus jest wyjątkowo słaby. Normalnie oznaczałoby to, że ona... Ona nie pożyje zbyt długo. Ona nie będzie żyła długo. Niech uzdrowiciel postawi profesjonalną diagnozę. Sytuacja twojego przyjaciela jest wyjątkowa. Wygląda zdrowo, ale jej ręce są zimne jak lód. Mam wrażenie, jakby pomiędzy jej esencją a żyłami płynął i pulsował ciemny prąd. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Po dalszych badaniach być może uda mi się dokonać nowego wpisu w dokumentacji medycznej. Czy ty i twój przyjaciel możecie przechodzić na wizyty kontrolne? Odrzuć z szacunkiem. Dziś jest jej ostatni dzień na Lofu. Ach, co za szkoda. Gdybym mogła zostać przez kilka dni, może udałoby mi się wymyślić, jak ją leczyć. Dam z siebie wszystko. Nieważne, co podam, od tego momentu będzie musiała wypić mnóstwo ciepłej wody. Chodź ze mną, przypiszę jej napar przywracający duszę witalności. To jej nie wyleczy, ale... Czekaj. Gdzie podziało się moje wielkie pudełko z lekarstwami? Przykro mi, odkąd uczniowie Sanctus Medicus zostali wypędzeni, panuje tutaj niezły bałagan. Dan Han, możesz pójść ze mną po lekarstwa? Przydałoby mi się twoje umiejętności. Masz kłopoty, smocza pani? Ja też pójdę. Nie ma żadnych problemów. Czyli tam sobie... Kurczę. Nie ma problemu. Mały spacer dobrze mi zrobi. Bailu też jej nie ogarnia. Czuję zapach ziół. Jesteśmy gdzieś tutaj. Hej! Oddaj mi moją apteczkę! Ach, to ucieka tak szybko! Nie pozwól, żeby to mi uciekło. Chciałam zauważyć, że ten pies jakby tak... To tak nie działa, jak chciałam. Tego chroni jeszcze większy potwór! Kiedy
Wiele stworzeń zaczęło odwiedzać komisję alchemiczną? Ostrożnie. Pozwól mi wyeliminować te przeszkody. Smocza pani, odsuń się. Łód mojego miecza zamraża wszystko na swojej drodze. A, to dlatego masz takie zimne ręce. To zimno nie jest czymś, co normalne ciało mogłoby wytrzymać. Dobra, sprawdzę, czy niczego nie brakuje. Doskonale, są to napary uspokajające z waleriany i wzmacniające chi. Wróćmy, nigdy nie każ pacjentom czekać zbyt długo. Nie, ja naprawdę nie rozumiem, z czym Genshin ma... Honkai ma... Jaki Genshin? Z czym Honkai ma problem? Nawet nie mogłam Jinny ożywić. Halo? Dobra, no to lecimy porozmawiać z naszą bliźniaczką. Jeszcze raz przepraszam za opóźnienie. Ta recepta cię nie wyleczy, ale odżywi twoje ciało i uspokoi umysł. Bardzo dobrze. Los gatunku długowiecznego jest nieunikniony, nawet w przypadku najlepszych lekarzy. Czy ty jesteś oszołomiona Marą? W ogóle nie widzę u ciebie takich objawów. Co się tyczy incydentu na Lofu, ostatnio wyleczyłam wielu pacjentów dotkniętych Marą. U wszystkich występowały oznaki niespokojności, delirium lub przerażających mutacji fizycznych. Wygląda na to, że nic ci z tego nie dolega. Zawarłam umowę, która pozwoliła mi zachować to życie, które we mnie zostało. Może jestem zdrowa na umyśle, ale jedno jest pewne. Mój umysł osiągnął już granicę wytrzymałości. I za trochę mi się to skojarzyło z Furiną z Genshina, nie wiem czemu, ale tak wiecie, granica umysłu, wytrzymałość, te sprawy. A jednak wciąż mam wiele niespełnionych życzeń i mnóstwo niedokończonych spraw. Rozumiem, więc nauczyłaś się żyć ze swoją chorobą. Nie mogę wiele pomóc w kwestiach duchowych, ale dokumentacja medyczna wspomina, że uspokojenie umysłu jest sposobem na uzdrowienie ciała. Jeśli potrafisz zapomnieć o przeszłości, może istnieć szansa na ustąpienie tych objawów. Naprawdę? Jakie to niefortunne. Moja nienawiść przyćmiewa inne emocje. Postanowiłam się tego trzymać, objąć i używać do podtrzymywania mojego istnienia. Jedyne, co mi pozostało, to miecz w dłoni i nienawiść do przeszłości. Gdybym nie miała żadnego z nich, wpadłabym w pustą przestrzeń. Dziękuję za twoją radę, smocza pani. Spotkanie z tobą zapewniło więcej uzdrowienia niż jakakolwiek inne lekarstwo na świecie. A tak przy okazji, czy wśród osób, które leczyłaś w ostatnich dniach, zauważyłaś osoby w bandażach? W bandażach? To dość niejasny opis, wiesz? Nie jestem pewna. Przyjmujemy na leczenie realnych pacjentów z całego Sienjo, a liczba odnotowanych przez nas obrażeń gwałtownie wzrosła od czasu kryzysu w Ambrosial Arbor. Osoba, o którą pytam, jest wysoka i ma poważną minę. Zawsze nosi przy sobie prymitywny miecz. Widziałaś kogoś takiego? Smocza pani? O, tak! Przyszedł dzisiaj ktoś, kto pasuje do takiego opisu. Musiał doznać jakiejś rany od miecza. Miał silny zapach krwi. Choć sądząc po jego zachowaniu, musiało to być dość niewielkie. Nawet nie wziął leku, który przypisałam. Prawdopodobnie szuka innego rodzaju lekarstwa. No cóż, wydawałoby się, że wszystko jest na swoim miejscu. Chodźmy spotkać się z naszym starym przyjacielem. Zabierzcie tego człowieka. To go nie dotyczy. Yanqing. Oni dali sobie takie z Jinyu znaki porozumiewawcze i nikt nie zwrócił na to uwagi. No okej. I tak, wszyscy są obecni. Nigdy nie myślałam, że High Cloud Quintet będzie mógł ponownie zebrać się w tym samym miejscu po setkach lat. Jeśli dobrze pamiętam, nasza piątka złożyła tutaj obietnicę 7 wieków temu. Obiecaliśmy, że bez względu na to, co się stanie, zbierzemy się tutaj razem i wypijemy drinka. I jakie to smutne, że Scale George Waterscape pozostaje puste, podczas gdy świat wciąż się kręci. Niektórzy z nas narodzili się na nowo, innym zaś odnowiono śmierć.
Niektórzy zaś stali się przestępcami, a inni nie mogą już spełnić swoich obietnic. I w końcu nasza przyjaźń już nie istnieje. Wkrótce zostanę spętana i osądzona. To będzie ostatni raz, kiedy mnie zobaczycie. Dlatego przed wyjazdem rozesłałam wam zaproszenie, mając nadzieję, że wszyscy zgromadzą się tutaj na moje ostateczne pożegnanie. Z 5 osób, 3 muszę zapłacić cenę. Imbibitor Lune, główny winowajca, zdecydował się użyć arkanum transmutacji jako środka wskrzeszenia, powodując straszliwą transformację i wielkie nieszczęście w tym procesie. Zhańbił imię poległych. Yinsin wspólnie, arogancki i nieświadomy, użył ciała Emantora Abundance, aby pomóc Imbibitor Lunei w jego złu. Upadł, stając się nieśmiertelną obrzydliwością. A co do grzesznicy Jinliu, uległa marze, wymordowała swój lud i porzuciła przysięgę. Nadszedł czas, abyśmy zapłacili za to, co zrobiliśmy. Dan Han, nigdy nie uciekniesz od cienia Imbibitor Lunei. On jest twoim początkiem, a jego grzechy będą ci towarzyszyć na swojej drodze, aż spotkasz ostateczną zagładę. Blade, cóż za pasjonujące imię. Przez resztę swojego nieskończonego życia będziesz doświadczał jedynie morderstwa i własnej śmierci, cały czas błagając o miejsce na spoczynek. Tylko w ten sposób możesz pozbyć się żalu Yinsin. A ja stanę w obliczu kary sojuszu i będę cierpiała wieczną karę, zanim zapłacę jeszcze gorszą cenę. To jedyny sposób, aby pamiętać o bólu przeszłości, który nie znika. High Cloud Quintet. Czas, żeby się pożegnać. Dobrze. Znowu gadamy z bliźniaczką, nie mogę. Spotkanie bez wina, któremu towarzyszy jedynie smutek i gorycz. Cóż za przygnębiające spotkanie. Jinyuan, czy to nie czas, abyś wysłał mnie do Shulin? Prawa sojuszu nie mogą ulec zmianie. Niestety, twoim następnym przystankiem będzie Yuche. Powiem, informowałem o wszystkim marszałka i tak się złożyło, że sprawą zainteresował się Seer Strategies i utworzył Decalite Reflection Barrierę. Nadziei, że spotkają się z wami wcześniej. Jinyuan, wcale się nie zmieniłeś. Zawsze starasz się zniszczyć plany innych. Ale ostatecznie, czy to ty, ja, Cloud Knight, czy generałowie arbitra panowania? Wszyscy jesteśmy tylko pionkami w grze bogów. Mam dość chodzenia z góry ustaloną ścieżką. Nieważne. Odstąpię, jeśli nalegasz, ale to nie zmienia tego, jak wszystko się zakończy. Ostatecznie stanę po stronie zwycięstwa. W takim razie doprowadzę tę grę do końca. Czekaj, Jinyu, zanim odejdziesz, nadal jesteś mi coś winna. Próbowałam. Poza zadaniem kolejnych ran na twoim ciele nic więcej nie mogę dla ciebie zrobić. Nieśmiertelność, którą posiadasz, nie jest czymś, z czym można sobie tak łatwo poradzić. Jestem pewna, że Destiny Slave powiedział ci już, że miecze śmiertelników nie są w stanie zabić kogoś z ciałem Emantora. Tak, ale nadal jesteś mi winna tę próbę. Powiedziałam ci, kiedy uczyłam cię drogi miecza. Nie jestem zainteresowana wyciąganiem ostrza przeciwko komuś, kto nie tęskni za życiem. Kto chce tylko zostać zamordowany? Będziesz walczyć tylko przeciwko wrogowi. Jinryu, pozwól, że odwdzięczę się za twoje nauki. Ciesz się chwilą. Dostarczy ci krótką chwilę śmierci. Moment of death. Spotkaliśmy się tutaj raz, jakieś 700 lat temu. Śmiechy, sparingi i rozważania na temat przyszłości.
Ich znajome twarze dalej widzę przed swoimi oczami, jak w minionym śnie. Myślałam, że te radosne dni będą płynęły przed nami w nieskończoność, tak jak całe życie na Sienjo. Jednak sny... w końcu muszą zniknąć, tak jak chmury z nieba. Znajome uczucie! Jakbyśmy wrócili do mojej pierwszej lekcji z mieczem. Użyłaś miecza stworzonego przez Yingxin. Dźgałaś, kroiłaś i przybijałaś mnie raz po razie. Szermierka używana do zabijania naszych dawnych wrogów jest nadal wyryta na tej nikczemnej skorupie. Jedyne, co mogę zrobić, to patrzeć, jak moje ciało zostaje odcięte, uzdrowione i przywrócone ponownie. To tak, jakby mówili... Dlaczego? Dlaczego ty i Baibitor Lune popełniliście tak niewybaczalny grzech? Wiem, że nie interesuje cię moja odpowiedź. Dlatego zadałem to pytanie, gdy patrzyłaś mi prosto w oczy. Zadawałem sobie to samo pytanie nieskończoną ilość razy, ale nigdy nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Dlaczego? Dlaczego tylko obrzydliwości mogą powracać raz za razem do życia? Dlaczego ktoś taki jak ona musi być pochowany, spalony na popiół i w końcu zapomniany? Dlaczego? A na końcu... zadałaś ostateczny, przeszywający cios i zostawiłaś mnie i mój miecz w moim zwiędłym grobie. Cudowną rzeczą jest to, że w mojej krótkiej chwili śmierci cały ból zniknął, jak wtedy, gdy piliśmy, żeby utopić nasze smutki. Nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę. Myślę i jedyne, do jakiego wniosku dochodzę, że to, co przed chwilą czytałam, było po prostu straszne. Tak. Było straszne. Porozmawiajmy z Jinryu. Baibitor Lunei, co planujesz zrobić dalej? Mam zamiar wrócić do ekspresu. Kiedy to spotkanie się zakończy, wrócę do ekspresu, aby kontynuować moją podróż. Ekspres nie będzie mógł cię wozić wiecznie. Wszyscy twoi przyjaciele mają swoje własne ciężary, tak jak my wtedy. Kiedy wiele lat temu uciekłam z Lofu, myślałam o porzuceniu zemsty i porzuceniu wszystkiego, co miałam dotychczas. Jednak w miarę upływu czasu stało się to coraz wyraźniejsze. To było jak stary przyjaciel, który towarzyszył mi każdego dnia, zawsze dokuczając mi do ucha. Wspomnienia tego, co zrobiłam, gdy zostałam uderzona Marą, są głęboko we mnie zakorzenione. Ponieważ nie mogę się ich pozbyć, zdecydowałam się w końcu stawić im czoła. Może, kiedy będę świadkiem upadku Abundance, Ty i Yingxin, odnajdziecie prawdziwe wyzwolenie. Żegnaj, Baibitor Lunei. Ona poszła? Jej tu nie ma, o kurde. Danhan, generał chce, żebym zapomniał o wszystkim, co dzisiaj widziałem. On po prostu próbuje cię chronić. Ej, chwila! A on nie miał sobie odejść? Rozumiem, że miał odejść z tego miejsca kawałek dalej, żeby nie oberwać. Ja myślałam, że w ogóle kazali mu wyjść, żeby właśnie się nie gapił. Jezu, jaki ten Kitos jest smutny.
Rozumiem. Te spory są dla mnie w tej chwili zbyt skomplikowane. Walka na miecze jest o wiele prostsza. Mam kilku bliskich przyjaciół w Cloud Knights. Czy rozstaniemy się tak jak wy? Powinienem już iść. Na razie żegnaj, Danhan. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się w szczęśliwszych okolicznościach. Nie mogła tego też zrobić swoim mieczem. Nadal nie była w stanie tego zrobić. Blay patrzy na ciebie chłodno. Nie mamy innego wyjścia, jak kontynuować pościg. To jest cena, którą musimy zapłacić obydwoje. Jeśli chcesz, dopilnuję tego. Dopilnuję. Scenariusz Elio nadal wymaga, abyś pozostał przy życiu. Przynajmniej na razie. Nie mam nic przeciwko przedłużaniu zemsty. Tak, może być ciekawiej. No i odeszła. Wszystko to musiało wydawać się głupim występem komuś, kto niedawno się odrodził. Ale nie mogę powstrzymać moich starych przyjaciół od stania po której ze stron. Czy powinienem odpowiadać za działania Danfanga? Kim jesteś, to pytanie, na które tylko ty możesz znaleźć odpowiedź. Nawet jeśli ingerencja preceptorów uniemożliwiła ci prawdziwe odrodzenie. Powinienem już iść. Tak, to był dla ciebie długi dzień, Danhan. O, mój ulubiony SMS-ek. Czy wszystko w porządku, Danhan? Silos i ja słyszeliśmy, że otrzymałeś anonimowy list i zaniepokoiliśmy się, więc przyszliśmy tutaj, żeby sprawdzić, co u ciebie, ale nie było ci w archiwach. Czy ten Stellaron Hunter Blade o pokerowej twarzy znów sprawił ci jakieś kłopoty? Poszedłem spotkać się ze starymi przyjaciółmi. Nie martwcie się, odszedłem na chwilę, żeby spotkać się ze starymi przyjaciółmi. Uff, w takim razie jestem spokojniejsza. A tak przy okazji, nie zapomnij wcześniej wrócić do ekspresu. Himeko powiedziała, że zrobiła dla nas kawę. No dobrze, przyniosło nas do Astralnego Ekspresu, aczkolwiek powiem wam, że tutaj jest taka na mapie mała ciekawostka, którą będę chciała wam przetłumaczyć, tylko problem jest taki, że ja wiem, że ona jest, tylko nie mogę jej znaleźć i nie wiem, czy to jest na zasadzie, że musi minąć cała doba i zresetować się serwer, żeby to mi się pojawiło. Prawdopodobnie pewnie tak. Czy ja po prostu nie umiem tego znaleźć? Na stoliku tutaj w ekspresie jest notatka liścik od Loczy. Po kłaście z dzienniu ona leży rzekomo przed sofą na stoliku, ale przebiegłam wszystkie stoliki i nic tu nie ma, więc albo wam tutaj gdzieś wkleję ten liścik, albo coś w tym rodzaju, ale chciałabym wam go przetłumaczyć, bo jest dość ciekawy. Notatka pozostawiona przez Loczę. Drogi Nameless. Konieczność dostarczenia tego listu zamiast osobistego pożegnania w ekspresie wywołuje u mnie poczucie żalu. Słyszałem o twoich szlachetnych czynach w Sienjolofu i miałem przyjemność poznać tak intrygującego przyjaciela jak Danhan. Ta podróż przez ulicy Sienjo pozwoliła każdemu z nas, także podróżującym ekspresem astralnym, znaleźć to, czego szukaliśmy. Niezwykły i satysfakcjonujący wniosek, który jest naprawdę niesamowity. Teraz muszę kontynuować podróż do następnej stacji mojego przeznaczenia. Zgodnie ze zwyczajami mojej ojczyzny, w odwiedzanych miejscach jest zwyczaj zostawiania pamiątek, aby wyrazić wdzięczność tym, którzy pomogli w wejściu na nieznany teren i życzyć im spokojnej dalszej podróży. Dlatego też do niniejszego listu załączam mały dowód uznania. Proszę przyjąć to ze szczerym poważaniem. Oby nasze ścieżki skrzyżowały się jeszcze raz w przyszłości. Najcieplejsze pozdrowienia. Locza. I ten podarunek, który daje nam Locza, jest to taki eliksir, który możemy sobie albo kupić na mapie, albo skraftować. Zaraz wam tutaj może wkleję zdjęcie, jak on wygląda. A ten eliksir sprawia, że wszyscy nasi bohaterowie w teamie akurat podczas walki tracą 5% HP, a za to mają 100% większy damage w całej walce. Więc jest to dosyć fajne i powiem wam, jak ja przeczytałam, że jest taka mała ciekawostka po tym queście, że właśnie Locza zostawia nam list,
to miałam takie, kurczę, słodki easter egg, który można było gdzieś tam znaleźć po drodze. Dajcie mi znać w komentarzach, kto z was w ogóle wiedział, że taka notatka jest ukryta na mapie. Oraz jest również druga ciekawostka, która występuje po tej misji. Jeżeli macie na swoim koncie Jinliu, to napisze do was Jinwen co najmniej po jednym resecie serwerów w Honkaju. I może też zawołam tutaj w kolei jakąś fotkę, jak wygląda ten czat, bo napisze do nas SMS-y. I tam też się nawiąże fajna rozmowa. Silus, czy w ekspresie wszystko w porządku? Co skłoniło ci do myślenia o nas, generale? Ludzie z ekspresu to moi przyjaciele, którzy przeszli ze mną przez śmierć i życie. Czy to nienormalne myśleć o moich przyjaciołach? A tak przy okazji, Silus, być może słyszałeś już o Danhanga, o niektórych ostatnich wydarzeniach. Moja mentorka powróciła do Lofu, zbierając starych przyjaciół, aby rozstrzygnąć dawne urazy. Wysłała anonimowy list do ekspresu, aby zaprosić Danhana, co jest dość nagłe. Mam nadzieję, że nie spowodowało to żadnych zakłóceń dla was wszystkich. Bez obaw. Przetrwaliśmy gorsze rzeczy. Twoja mentorka to coś innego. Nie mogła poruszyć ekspresem niezauważona. Kiedy znalazłem list, powiedziałem tylko Pomponowi i Danhanowi, nikomu więcej. Danhan przyjął zaproszenie. Podziwiam jego odwagę i stawienie czoła karmie z poprzedniego życia i rozumieniem jego determinację w tamtym życiu. Zrobię co w mojej mocy, aby złagodzić wrogość, jaką Lofu żywi do niego. Sprawy dotyczące Danhanga powinny zostać tymczasowo zakończone. Wydaje się jednakże, że sytuacja sojuszu znów ulegnie zmianie. Słyszałem, że ekspres astralny znów pojedzie gdzieś daleko. Mam nadzieję, że będzie tam spokojnie i bezpiecznie. Przyjdziemy cię odwiedzić. Danhan, ja i wszyscy pasażerowie ekspresu na pewno wrócimy z wizytą. W porządku. Mam dla każdego coś małego. Potraktujcie to jako przeprosiny za kłopoty. Jeśli będziesz potrzebować pomocy lub miejsca do zadokowania ekspresu, Lofu zawsze was powita. Ale po tym kwestie jest ukryta również trzecia rzecz. Jeżeli mamy locze w teamie, to dostaniemy SMS-a co najmniej po jednym resecie serwera od Dahao. Witaj, Silus. Hej, panie Dahao. Kontaktuję się z państwem, aby poinformować państwa, pana Yanga i pannę Marsz o niektórych dalszych sytuacjach. Czy pamiętacie poprzednie zaproszenie dla ciebie i kilku innych osób do komisji utrzymywania strefy w celu zidentyfikowania podejrzanych osób? Pamiętam. Masz na myśli ten czas, kiedy Marsz bawiła się w detektywa, snując szalone domysły na temat pochodzenia i miejsca pobytu podróżującego kupca, ale nie mogła znaleźć ani jednej solidnej odpowiedzi? Tak, to. Funkcjonariusz Jin Yan pochwalił nawet pannę Marsz za jej wnikliwą obserwację i niekonwencjonalne myślenie podczas tego zdarzenia. Wspomniał, że panna Marsz wydawała się naturalna dla naszej branży. Wierzcie lub nie, ale otrzymałam oficjalne zawiadomienie wydane przez ten Lord Commission i Cloud Knight. Ten blond kupiec, Locha, to rzeczywiście postać nielegalna, która przeniknęła do Sienjo. Dedukcje panny Marsz i intuicja pana Yanga. Sprawdziły się. Załoga ekspresu astralnego to naprawdę grupa ukrytych talentów. Wielki szacun. Co więc zrobił ten człowiek? Nie mogę wdawać się w szczegóły, ponieważ jest to nadal część wewnętrznych spraw Sienjo. Ale biorąc pod uwagę nasze bliskie relacje, mogę powiedzieć ci trochę prawdy. Z oficjalnego dokumentu wynika, że został aresztowany pod zarzutem m.in. fałszowania tożsamości i przemytu niebezpiecznych bioproduktów. Użycie wyrażenia m.in. jest dość intrygujące. A, to znaczy, że zrobił coś jeszcze. Oczywiście otrzymałem wytyczne z Biura Spraw Ogólnych Komisji Utrzymania, w których prosiłem o pochwałę i wyrażenie wdzięczności entuzjastycznym gościom takim jak wy. Chciałbym wyrazić wam wszystkim moją wdzięczność i przekazać wam zasłużone wynagrodzenie. W takim razie, jeśli w przyszłości pojawią się zadania obejmujące zatrzymywanie zbiegów lub ściganie przestępców, mam nadzieję, że ty i załoga ekspresu astralnego będziecie mogli w dalszym ciągu w pełni wykorzystać swoją intuicję. Bądźcie bezpieczni. Na razie. To by były wszystkie rzeczy ukryte po tym queście. No i na pewno mogliście zauważyć moje zdziwienie. Lekkie. Przynajmniej mam nadzieję, że nie zrobiłam wielkich ping-pongów ze zdziwienia. Ale nie spodziewałam się, że to Blade sprowokuje Jinyu, żeby z nim walczyła. Ja myślałam, że oni się spotkali i nagle ona powiedziała: to ty! A on powiedział: o nie, to ty! A to nie, ona nie chciała. Ona chciała go zostawić w spokoju i żeby tam sobie był, bo ta jego śmierć, walka nie miała sensu. A on się uparł i ją sprowokował. Zdziwiłam się.
Nie sądziłam, że to było w tę stronę po prostu. Jeszcze jak ja widziałam, no pamiętam na likach, to widziałam tą cutscenkę, jak on tam leci, upada, bo ona go dźgnęła i potem on taka czarno-biała, monochromatyczna, nie wiem, ilustracja, gdzie on był z tym mieczem przebitym i potem jak wstał i oddychał, w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na tej animacji jak Blade leżał, to faktycznie jego model się nie ruszał i dopiero jak się ocknął, nie wiem, zaczął coś mówić, to jego klatka zaczęła oddychać, więc on naprawdę był martwy. I fajnie, że mi chłopie zadbało ten szczegół, że on się nie ruszał. Tak, zwróciłam na to uwagę. Nie wiem po co, ale to był bardzo fajny smaczek. Jeszcze ta rozmowa z nim na końcu, jak Dan Han do niego przyszedł i Blady tak patrzył w tą przestrzeń i tak nie mógł przeżyć tego, że dalej żyje, że nawet Ginny nie mogła go zabić. Taki, wiecie, taki żal po prostu, że kurde, znowu żyje. Ach, Jezu Blady, no... Niech ktoś mu pomoże, błagam. Myślę tak o samej Ginny i mam takie, kurczę, zmieszane uczucia, bo naprawdę przez cały czas myślałam, że Ginny jest taką postacią negatywną, że ona tam oszalała, właśnie wybiła wszystkich i wszystko, się tam zemściła na Sienjo, na Blady, na Ginny Wenie i nie wiadomo na kim jeszcze. A tak po tym story mam takie wrażenie, że to jest jakaś taka kurde ciotka tak naprawdę, która tam trochę się zestarzała i w ogóle jak ona długo mówi, o Jezu, wszystkie te kwestie, ja czuję, że ja mówię tak ratatatatata, a ona jest dalej na początku, tak płynie tymi kwestiami, podziwiam tą voice aktorkę, ja bym nie potrafiła tak wolno mówić. Ale Ginny odbieram jako taką ciotkę, taką starą ciotkę jeszcze z tym kidosem, jak ona to mówiła, chłopcze, schowaj miecz, nie wyciągaj, gdzie ty, z kim, z czym, do ludzi po prostu, gdzie do mnie. Taki vibe cioteczki mi daje, mocny, dlatego pozdrawiam Atlantis, bo wczoraj jak robiłam tego questa, to właśnie napisałam Atlantis, że trochę mi się z nią kojarzy, bo też robi vibe takiej ciotki, a Atlantis to taka moja Shenyun po prostu. Jestem zdziwiona, że Ginny okazała się cioteczką. Blady znowu jest przykry, bo nie mógł umrzeć. Dan Han... Nie wiem, jak się pojawił. Ale Locha? Locha? Wiecie, o co chodzi? Że ja dalej nie mogę zrozumieć, czemu oni się poddali. Znaczy, on to w ogóle nie dociera do mnie. Znaczy, trochę. No, że on tam się poddał, żeby dojść do tego drugiego więzienia i go tam próbowali osądzić, bo on tam czegoś szuka. No dobra, chciał się dostać głębiej. Ale ona? Ale że tak naprawdę się tak zestarzała i stwierdziła, a dobra, muszę zapłacić tą cenę, będę cierpieć wieczne katusze. A tak naprawdę? Naprawdę? No nie wiem. Jakoś tak... Nie pasuje mi to trochę. Ja tu snułam, że to będzie jakiś podstęp, nie wiadomo co i w ogóle czemu, no ja nie rozumiem. Znaczy rozumiem, ale tak... nie mam takiej satysfakcji jakby, że chapter 3 Sienjo zakończył się z taką pompą, że Locha przyszedł do więzienia i Ginny Wen wypadł z kapci i przyszła Ginny i powiedzieli, że chcą zamordować bogów, czy tam właśnie wsadzić Abundance do jego grobu, tak mi się wydaje, że tak brzmiała ta kwestia. No i co? I co z tym, że oni chcieli zabić Abundance? I przyszli się poddać dlatego, jeden z drugim? Tak po prostu? Powiedzieli, dajcie, proszę, tu macie nasze rączki i oddajemy się do kajdanki? To jest sposób na zabicie bogów? Czuję się, jakbym czegoś nie przeszła. Ja wiem, że ten quest jest tym takim, no najważniejszym tak naprawdę ze story questów gdzieś tam w Sienjo, ale no... Halo! Czuję się, jakby coś mi ominęło, coś było niedopowiedziane, czegoś... Nie dodali, nie wiem nawet jak to powiedzieć, że no co z tym, no pewnie będzie to kontynuowane w przyszłości, ale no co z tym Lochą? Czego on szuka? Czemu chciał dostać się do dalszego więzienia, do większych tych jakichś szych? I czemu Ginny stwierdziła tak nagle, że chce cierpieć katusze? Czemu? Jakby, jaki miała w tym cel? Tak, no dobra, jeszcze ją rozumiem, ale on, ja chcę wiedzieć o nim więcej! Co ten gościu podejrzewał i czemu dał nam, nawet list do nas napisał? Ja nie rozumiem. Ale nie aż tak bardzo jak Pena Koni to mnie z kapci wyrwało. Ale no tak... Taką pompą zakończyli chapter 3. I ten story quest daje mi niedosyt. Gdzie jest to mordowanie bogów? To rozumiem, że co, za kurde rok, jak skończymy Pena Koni będzie kontynuowane, czy jak? Ja chcę więcej, po prostu. Takie mam wrażenie, że nie mogę się doczekać następnej części. Nie ma następnej części, to jest jak czekanie na następny sezon ulubionego serialu. Zakończyło się plot twistem i co? I nie ma.
Ajajaj. A, się do was nagadałam, słońca, za wszystkie czasy. No dobra, dajcie mi znać w komentarzach, co wymyślicie na temat Jinio, na temat Loczy, który znowu coś tam zrobił i takie wnięcie go głową, zobaczył Jinio i... Dajcie mi znać, co wymyślicie na ten temat, jaką wy macie teorię. No i ogólnie, jak wam się podobał ten gościk. Ja się pozytywnie zaskoczyłam. No i co? Do zobaczenia w następnych. Pa, pa!